Cześć kochani, witam Was w kolejnym reading vlogu na moim kanale. Zaczynamy miesiąc z autorem, słuchajcie. I jest to oczywiście Andrzej Sapkowski. Na razie mam przy sobie tylko dwie części. Jest to Pani Jeziora oraz Sezon Burz. Ale planuję przeczytać również trylogię husarską od tego właśnie autora również. Więc fajnie, bo dowiemy się czegoś nowego, że nie tylko Sapkowski napisał Wiedźminę, ale też tę trylogię. Podobno jest świetna. Ja słyszałam bardzo mało na temat tej trylogii, więc stwierdziłam, że to jest bardzo dobry powód też do wykorzystania na to, żeby przedstawić Wam również tę trylogię. Więc ja, jutro jest 10, więc wypłata, dlatego też jutro albo we wtorek zamówimy po prostu tę trylogię i będziemy mogli jej ją razem słuchać. Wspaniałe jest to, że cała trylogia husarska, jeżeli macie audiotekę, to tam i jesteście w klubie audioteki, tam cała trylogia husarska jest w audiobooku za darmo. Pierwszy tom jest słuchowiskiem, więc to jest po prostu, jest podzielony na odcinki, więc to jest po prostu coś niesamowitego, bo ja uwielbiam słuchowiska i jak pewnie będę sobie tamto słuchała, to będę czytała Pani Jeziora, a Sezon Burz również już jest w słuchowisku, także tak na dobrą sprawę, tak stricte przeczytać, że tylko czytać będę Pani Jeziora, a resztę też będę się wspomagała słuchaniem, więc myślę, że będzie to bardzo, bardzo owocny miesiąc i uda mi się dokończyć Wiedźmina i zapoznać się z trylogią husarską. Piszcie mi, czy wybraliście udział, no bo jeżeli to widzicie, to już jest niestety po miesiącu z autorem. Piszcie mi koniecznie, czy czytaliście razem ze mną Sapkowskiego i co udało Wam się przeczytać, jeżeli braliście oczywiście udział. Także ja teraz siadam. Dzisiaj jest 9 maja. Siadam, jestem już po, bo dzisiaj miałam zjazd. Jest 21, już jestem po. Idę się myć i biorę się za Panią Jeziora właśnie od Andrzeja Sapkowskiego. Ja kiedyś ją zaczynałam, jestem na 48 stronie, więc dopiero co zaczęłam, ale będę kontynuowała dzisiaj i w następnych dniach i odezwę się teraz do Was pewnie z jakimś update'em, jak uda mi się przeczytać notę ze 200 stron. Że moja paczka jest w paczkomacie, także jadę. Kochani, nie zrobiłam ogólnie dużego progresu w Wiedźminie, bo ogólnie jakiś ten tydzień był strasznie zabiegany. Natomiast przyszły do mnie ta seria, o której Wam właśnie mówiłam, czyli to jest Narrenturm. Dalej mamy Kot Miauczy, oczywiście standardzik, Boży Bojownicy oraz Lux Perpetua. Jestem strasznie tego ciekawa. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się spodoba. No i to tyle. Odezwę się do Was już z update'em jakimś czytelniczym. Nie wiem, czy jutro, czy pojutrze. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Ja teraz idę się kąpać i będę dzisiaj, mam ochotę dzisiaj sobie poczytać, więc będę na pewno czytała dzisiaj. Więc myślę, że w piątek zrobię Wam jakiś update, a ja już kończę, bo mi bateria nadbiega. Jutro do pracki, także co bardzo nie poczytam, ale dzisiaj sobie spędzę fajnie wieczór. No, także to tyle. Widzimy się w update'cie. Witam Was, kiedy? Dzisiaj jest co? O Jezu, czwartek. Ja jestem taka trochę nie...
Niewyspana jeszcze, bo jest 6 rano w czwartek, ja zaraz będę wyjeżdżała do pracy. Przyszłam zrobić wam update w końcu. Słuchajcie, czytam dwie książki jak na razie. Są to dosyć wymagające książki, dlatego idzie mi troszeczkę wolno, ale w ogóle się tym nie przejmuję, bo są to naprawdę świetne książki. Pierwsza to jest Pani Jeziora. Jestem, słuchajcie, w połowie. Jestem, o, w połowie i mogę po prostu z ręką na sercu wam powiedzieć, że to, ile się tutaj dzieje i jak świetnych akcji się tutaj dzieje. Aktualnie wydaje mi się, że jest to moja ulubiona część. Mamy tutaj mnóstwo jednorożcy, które grają bardzo dużą rolę z Ciri. Mamy tutaj w tej części też więcej o Geraldzie, więcej o Yennefer, więc ta część jest taka, wiecie, wyważona. Poprzednie części jednak bardziej skupiały się na Ciri, co było bardzo w porządku, natomiast brakowało mi tego Geralda, jego historii, historii Jaskra, historii Yennefer, tych głównych bohaterów, których kochamy od pierwszych opowiadań i tak dalej, więc tutaj mi się to bardzo podoba, bo jest powrót do wszystkich bohaterów. Chodzi mi tutaj o to, że każdy rozdział jest tak na dobrą sprawę. Jeden jest o Ciri, drugi jest o Geraldzie, kolejny jest o Yennefer, więc to jest świetnym zabiegiem i tego mi troszkę brakowało, bo tak jak mówię, ja postać tych innych bohaterów oprócz Ciri również uwielbiałam. I tutaj też w tym, w tej części czuć ten mrok, czuć ten smutek, to, że oni się poszukują i tak dalej. Więc dla mnie naprawdę świetna, świetna część. A jeśli chodzi o Narentum, to ja jeszcze nie jestem w stanie wam za dużo nic tutaj powiedzieć. Historia dzieje się w czasach Zawiszy Czarnego, który tutaj również gra, w sensie nie gra. Jestem z rana, to jestem, wiecie, taka, który tutaj ma dość dużo do powiedzenia, więc na razie za bardzo nie jestem w stanie wam powiedzieć, o co tutaj chodzi, no bo tak jak mówię, jestem na 136 stronie, ale myślę, że w weekend teraz, tak, dzisiaj i jutro chciałabym skończyć Panią Jeziora, bo naprawdę bardzo wciągnęłam się, dlatego trochę z Narentum przystopowałam. Natomiast w weekend bym chciała skończyć pierwszy tom właśnie Narentum. Będę dalej czytała. Będę miała tak piątek i poniedziałek wolny, sobota, niedziela też, więc mam nadzieję, że przez te 4 dni uda mi się też nadrobić ten pierwszy tom i będę mogła więcej wam powiedzieć, bo tak jak mówię, na razie to nie jestem w stanie nawet wam opowiedzieć o fabule, bo no są tutaj czasy Zawiszy Czarnego, rycerze, księżniczki i tak dalej, więc to są te klimaty. Później na pewno powiem wam więcej. Także ja teraz już zmykam do pracy i odezwę się do was pewnie w weekend, albo jak skończę Panią Jeziora. No, także to tyle. Szybki update czytelniczy. Jest 22 maja, ja właśnie dla was nagrałam dwa filmy. Słuchajcie, czytam cały czas Panią Jeziora, zostało mi już tylko tyle. Jestem na 414 stronie i mogę wam powiedzieć, że ta część jest po prostu cudowna. Jest cudowna, bo tak dużo się dzieje, tak dużo się rozwiązuje rzeczy, przez które przechodziliśmy przez te tyle części, bo to jest, tak jak mówię, ostatni tom sagi. Jeszcze został mi sezon burz. Ale na 100%, jestem po prostu na 100% pewna, że uda mi się przeczytać Panią Jeziora i Sezon Burz. Odpuściłam na razie trylogię husycką, bo nie mam po prostu na wszystko czasu. Bo ja z Wiedźminem mam coś takiego, że ja muszę, wiecie, jak czytam, to czytam też w myślach, bo ja chcę po prostu całkowicie wchłonąć tą historię, całkowicie chcę się jej oddać, także jestem zachwycona, naprawdę jestem zachwycona i pewnie teraz odezwę się do was, jak skończę Panią Jeziora, jakie będą moje emocje względem właśnie tej książki. Także szybciutki tylko update, bo rozładowuje mi się bateria. Także odezwę się do was już, jak przeczytam Panią Jeziora. Słuchajcie, skończyłam Panią Jeziora. O mój Boże!
dlaczego to się skończyło. W sensie ja jeszcze mam sezon burz, natomiast sagę już skończyłam i oczywiście na końcu płakałam. W sensie wzruszyłam się bardzo. I powiem wam, że jest mi tak przykro, że już skończyłam tego Wiedźmina. Naprawdę. Masakra. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek czułam taki smutek kończąc jakąś serię, że jest mi tak smutno i przykro. Po prostu nie, Wiedźmin to jest coś, ta część jest po prostu jest niesamowita. Naprawdę jest po prostu niesamowita. Jeżeli nie czytaliście jeszcze Wiedźmina, to koniecznie musicie przeczytać. Ta końcówka całkowicie niespodziewana. Po prostu wow. Naprawdę. Jeszcze tak jak mówię, został mi sezon burz, ale to są chyba jakieś opowiadania, w sensie nie, no są niby rozdziały, ale to są, nie wiem, tutaj nie ma nic napisanego, no ale ewidentnie to jest dodatek, to nie jest w sensie to nie jest kontynuacja, tak jakby tego. Nie wiem, powiem wam, że nie wiem, co mam teraz zrobić ze sobą, nie wiem, co mam myśleć. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek jakaś seria sprawiła, że było mi aż tak przykro, że skończyłam ją. Naprawdę. Uwielbiam Wiedźmina i na pewno będę robiła jego reread, bo niesamowite, naprawdę niesamowite książki. I jestem tak dumna, że to jest polski twór. To ja naprawdę pokłony dla pana Sapkowskiego i tak jak mówię, jestem strasznie dumna, że Wiedźmin jest polskiego autora. Bo naprawdę majstersztyk. Uwielbiam, uwielbiam po prostu. Więc jeżeli jeszcze nie czytaliście, to naprawdę czytajcie. Polecam wam z całego serca. Naprawdę, wiadomo, były części, które były słabsze. Były części lepsze. Były rzeczy, które mnie denerwowały. Bohaterowie, którzy mnie denerwowali. Ale w ostatecznym rozrachunku daję zdecydowanie tej serii piątkę. Naprawdę, bo to ile ta seria wywołała we mnie emocji, to ile ta seria pokazała mi, to jest po prostu coś niesamowitego. Naprawdę ja daję tej serii 5 gwiazdek zdecydowanie i uważam, że cały Wiedźmin będą to książki po prostu, że cały Wiedźmin będzie to seria mojego życia. Naprawdę, bo może ktoś sobie pomyśli, że to jest jakaś fantastyka, że tam są jakieś krasnoludy, elfy, że jest jakiś Wiedźmin, jakaś Ciri. Natomiast to, jak zostały pokazane relacje, to jak zostało pokazane oddanie, to jak pokazana została miłość. Naprawdę coś wspaniałego. Naprawdę coś wspaniałego. I jak będę miała dzieci i będą już, nie wiem, w wieku nastoletnim, to po prostu będę im polecała Wiedźmina i bardzo bym chciała, żeby moje dzieci przeczytały w przyszłości Wiedźmina, bo wow, naprawdę wow. Ja chyba od razu biorę się za sezon burz, bo chcę wrócić, po prostu nie chcę tak zostawiać z tą końcówką siebie. O Boże kochany. Rozwaliło mnie to na łopatki, naprawdę.
się z Wami w piątek, który jest dzisiaj 28 maja. Zaraz kończymy już ten miesiąc z autorem, niestety. Słuchajcie, tak jak widzieliście, ostatnio bardzo wzbudziło we mnie taką... no, spore uczucia Pani Jeziora i zaczęłam od razu czytać Sezon Burz. I słuchajcie, jestem na setnej stronie, może troszeczkę dalej, bo słucham też tego w audiobooku. I chyba na razie Sezon Burz odłożę. Z tego względu, że Sezon Burz jest w ogóle zupełnie czymś innym, w ogóle zupełnie oddzielną historią. To jest taka, myślę, dla fanów, którzy mieli niedosyć, taka dodatkowa historia o Geralcie, o Jaskrze. To jest po prostu oddzielna historia Geralta, Jaskra i tego, jak oni sobie tam radzą. Na razie odkładam, myślę, że jeszcze do tej książki oczywiście jak najbardziej wrócę. Nie dlatego, że ta książka jest zła, broń Boże, natomiast Pani Jeziora zamknęła pewnego rodzaju serię. A Sezon Burz sprawia, że tak jakby wraca się do, nie wiem, początku całej tej historii z Geraldem, z Jaskrem, z Yennefer i tak dalej, i tak dalej. Więc na razie odkładam, z wielką ochotą wrócę do tego, ale myślę, że na razie muszę pocierpieć zakończenie Pani Jeziora i zostawiam po prostu to. I myślę, że już w tym miesiącu nie będę tego czytała, tylko sobie przeczytam, nie wiem, wakacje czy jakoś tak. Ale słuchajcie, chciałabym jeszcze do końca miesiąca maja, czyli do 31 maja, żeby udało mi się przeczytać Narrentum. Tutaj jestem na 160 stronie, dzisiaj będę czytała, jutro mam co prawda szkołę do 18.30, ale po 18.30 będę sobie czytała. Także mam nadzieję, że do 31 maja uda mi się skończyć tę książkę i że będę mogła, będę w stanie Wam coś powiedzieć, bo jak na razie nie jestem w stanie nic Wam powiedzieć. Książka zaczyna się od tego, że jest pewnego rodzaju zdrada, tutaj też są czasy Zawiszy Czarnego, czyli cała akcja dzieje się w Polsce, więc mamy tutaj polskie miasta, polskie jakieś tam, wiecie, miejscowości, więc to spoko. Jedyne, co mi się nie podoba, to papier, wiecie, bo to jest taki najgorszy makulaturowy, takie mam wrażenie, to znaczy, może to też jest taka koncepcja, żeby taki papier był, bo to jednak są właśnie takie czasy, żeby to miało klimat. Natomiast, żeby Wam porównać, to są takie kartki, jak macie w krzyżówkach tych takich, co kiedyś było. One identycznie pachną jak krzyżówki. Także ja teraz dzisiaj biorę się za sprzątanie. Trochę są zmiany w moim życiu, natomiast powiem Wam nie tutaj, bo tutaj skupiamy się tylko na Sapkowskim. Powiem Wam w reading vlogu, który pojawi się w czerwcu, z pierwszego tygodnia czerwca. Pamiętajcie o tym, że dzisiaj, czyli 1 czerwca, zaczynamy wyzwanie czytelnicze, czyli czytamy 100 stron dziennie. Ja myślę, że mam nadzieję, że podołam, Wy również, oznaczajcie mnie na Instagramie. Macie również na wyróżnionej relacji planszę, którą możecie sobie uzupełniać. Tak, oczywiście dla siebie, nie musicie jej wcale udostępniać. Także ja biorę się teraz za sprzątanie i w międzyczasie będę sobie słuchała Narrentum o Sapkowskiego. Jak na razie, jeśli chodzi o ogólne odczucia, to spoko, natomiast jeszcze nic kompletnie się jakiegoś tam bardziej nie dzieje i jakoś tak mnie nie wciągnęła, wiecie, jeszcze tak się nie wgryzłam w to, ale planuję to nadrobić i mam nadzieję, że jeszcze do 31 uda mi się przeczytać tę książkę. W ogóle w maju bardzo mało czytałam, ale tak jak mówię, bardzo dużo ostatnio się u mnie dzieje, bardzo dużo ważnych decyzji w moim życiu podejmuję. Ale tak jak mówię, będzie o tym wszystkim w reading vlogu, czekajcie. No i subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie i zostawiajcie łapki w górę. A ja teraz się biorę i przyjdę do Was pewnie z update'em, jak uda mi się trochę więcej przeczytać. Cześć. 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 Cześć.